Witajcie, Led Zeppelin, Dancing Days, Best Riffs Ever. No, riff jak riff, bardzo, bardzo fajny, bardzo taki charakterystyczny i też znany na pewno wielu osobom. Jedziemy po kolei, uwaga. Dobra, no to mniej więcej taki wygląda ten schemat. Czasem jest dodawany jeszcze dźwięk pustej struny. Dobra, ale główna zasada, główna linia melodyczna tego riffu to jest po prostu 2-3-2 na strunie B, czyli na strunie drugiej. Później co jakiś czas jest 7-5. Czyli 2-3-2-0. Można też zagrać ten zamiast pustej struny drugiej, to można też trzecią na czwartym progu, ale to chyba jest najłatwiejszy motyw, najłatwiejsza linia jakby techniczna do zagrania, czyli po prostu 2-3-2-0. Zagram to jeszcze wolno, uwaga, obadajcie sobie. Czasem jest na przykład dodawany dwudźwięk, druga na piątym, czwarta na piątym, slide zrobiony do siódmego progu, druga na siódmym, czwarta na siódmym. Takie ubarwiające trochę brzmienie, no nie? Bo zagram z tym slajdem. To trzeba szybko złapać te dwa dźwięki i zrobić slajd, no nie? To jest o tyle trudne. Kolejna jakby wersja alternatywna do zagrania tego motywu, to też jest tak, że mamy tak, pustą strunę czwartą, pustą strunę trzecią i ten motyw, co tu graliśmy. I nie brudzi za bardzo, nie brudzą tego riffu te dwie puste. Och, tu jest zabrudziłem. Dobra, to mniej więcej tak to wygląda. Jak się już ogarnie ten schemat 2-3-2, później slide tu, to już będzie wszystko gotowe. Jeszcze z kolei trzecia wersja to jest taka, że gram tylko strunę trzecią pustą, a tutaj po prostu te 2-3-2. Też można zrobić slide przy pomocy też pustej trzeciej. Tu troszeczkę brudzi, szczególnie na piątym progu. Ale też to fajnie brzmi, także myślę, że kolejny riff będzie zaliczony do grupy Best Riffs Ever. Dzięki za oglądanie, papatki.